I podsumowanie meczu z pana perspektywy, jak to wyglądało? Z mojej perspektywy, na pewno przyjechaliśmy tutaj zwyciężyć. Zdajemy sobie sprawę, jak jest sezon składany z ligi. No i chcieliśmy przynajmniej, żeby w tym gorszym sezonie coś słodkiego posmakować. I ten finał na pewno byłby takim trochę słodkością w naszym wykonaniu. Szkoda, że nie awansowaliśmy do finału, bo w moim przekonaniu dzisiaj na pewno postawiliśmy bardzo mocne warunki Pogoni i delikatnie mówiąc, były szanse ku temu, żeby przynajmniej zremisować, a nawet wygrać, bo w drugiej połowie mieliśmy fajne sytuacje do tego, żeby zdobyć bramki. Szkoda, na pewno ten karny trochę załamuje, ktoś popatrzy sobie z boku, że 3-1, że Pogoń wygrała to dość łatwo, no to na pewno tak nie było, bo dzisiaj do końca bardzo intensywnie, wiadomo, że Pogoń po zwycięstwie i awansie w weekend, no to mentalnie wiadomo, że byli gdzieś trochę z boku, ale z drugiej strony no, rozumiem to, że dzisiaj wyszli pierwszym składem, że chcą zdobyć dublet i w przyszłym edycji Pucharu Polski w wakacje być może wylosować kogoś z Ekstraklasy, prawda? No i to fajna byłaby dla nich przygoda, tak samo dla nas. Oczywiście muszą jeszcze wygrać ten finał, który będzie za tydzień na stadionie Kutnika Warszawa. Podsumowując, na pewno dumny jestem z zawodników, jak zagrali, jaką intensywnością i jaką kulturę piłkarską dzisiaj pokazali, bo wydaje mi się, że dla postronnego kibica ten mecz mógł być dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo interesujący. Szkoda, że przegraliśmy, natomiast duża lekcja dla niektórych zawodników, również dla mnie, żeby wyciągnąć wnioski, żeby w następnych meczach ta gra była przede wszystkim bardziej skuteczna.